W Muzeum Okręgowym w Suwałkach czynna jest wystawa ukazująca historię ubioru od najdawniejszych prehistorycznych czasów po wczesne średniowiecze. Kreacje zachwycają precyzją wykonania i dowodzą, że nasi przodkowie na wytwarzaniu odzieży znali się nie gorzej od ludzi współczesnych. Człowiek sprzed kilku tysięcy lat nie był tak prymitywny, jak mogłoby się wydawać. Prezentowana w muzeum kolekcja odtworzona została na podstawie bezcennych często znalezisk. Do najstarszych niewątpliwie należy alpejski człowiek. Człowiek lodu, Ozzy, którego wiek oblicza się na ponad 5000 lat, a replika jego ubioru prezentowana jest na suwalskiej wystawie. Mężczyzna, który miał to nieszczęście, że zginął w górach w Edstal na pograniczu austriacko-włoskim i został pokryty przez lodowiec. Niedawno przypadkiem natrafiono na jego zwłoki, które zabezpieczono, zakonserwowano, one nadal przebywają w temperaturze ujemnej. Natomiast można było dokładnie odtworzyć jego strój. Kolejna grupa zbiorów pochodzi głównie z drugiego i pierwszego tysiąclecia przed naszą erą z Danii. Na błotnistych terenach natrafiono na doskonale zachowane trumny ze zwłokami. Dzięki specjalnym właściwościom bagna i przede wszystkim zabezpieczeniu przed dostaniem się do wnętrza takiej trumny powietrza, bo to powietrze najbardziej niszczy materiały organiczne, dzięki temu można było znaleźć kompletne stroje, zobaczyć, jak one zostały wykonane, jaką techniką wykonywano tkaniny. Mało tego, tworzyć również barwniki, którymi je barwiono. A te były niezwykle atrakcyjne, często bajecznie kolorowe. W muzeum zobaczymy też wspaniałe egipskie suknie, japońskie kimona, szaty z okresu rzymskiego. Zobaczymy też, jak ubierali się mężczyźni i kobiety z kultur słowiańskich, wikińskich i bałkańskich. Także są tu bardzo ciekawe rzeczy. Widać proces niezwykle interesujący, jak z upływem tysiącleci zmieniała się również technika, powstawały nowe sploty. Jednocześnie najważniejsza konkluzja, że naprawdę trudno sobie wyobrażać naszych przodków jako ludzi prymitywnych, zacofanych. Inspiracją dla rekonstruktorów były ponadto stare inskrypcje, malowidła oraz bogato dekorowane urny. Kilka takich niebędących replikami eksponatów prezentowanych jest na tej wystawie. Moda, nawet ta sprzed tysięcy lat, nie mogła obyć się bez dodatków. Mamy tu także klamry i sporą kolekcję naszyjników, kolczyków. Wykonane zostały z rogu, kości, miedzi, brązu, srebra, złota i szkła. Większość z nich to autentyki. Rekonstrukcja strojów powstała na podstawie badań prowadzonych w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, gdzie zorganizowano cieszącą się wielką popularnością wystawę. Jej współautorką jest Anna Grossman. Na wystawę Muzeum Biskupińskie wypożyczyło także eksponaty, ozdoby z naszych zbiorów, ze zborów działu archeologii Muzeum Okręgowego w Suwałkach. W związku z tym mieliśmy też, śledziliśmy na bieżąco, jak ta wystawa powstaje, jaki jest jej kształt i już wtedy powstał pomysł, żeby tę wystawę ściągnąć, sprowadzić do Suwał. Archeomoda, trendy, style i hity. Tę niezwykle interesującą wystawę możemy oglądać do połowy lipca.